Katarzyna Sołtan-Młodorzeniec, Krajowa Koordynatorka Akcji Noc Bibliotek, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej. Z radością zapraszam biblioteki szkolne, publiczne i wszelkie inne do udziału w tegorocznej, specjalnej, wyjątkowej, w trudnych, dziwnych czasach organizowanej 6. edycji akcji Noc Bibliotek, która odbędzie się 10 października 2020. Cześć, nazywam się Robert Kozłowski, firma Platon, partner akcji. Jest nam niezmiernie miło, że możemy Państwa wspierać i uczestniczyć w tej akcji. Jesteśmy również fundatorami nagród w konkursie. Tegoroczna edycja jest niezwykła, dlatego że będzie odbywać się niejako w dwóch światach, w świecie wirtualnym i w świecie rzeczywistym. I naszym zadaniem jest połączyć te dwa światy. Witajcie, tu Agnieszka Koszowska z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, współorganizatora akcji Noc Bibliotek. Bardzo gorąco Was zachęcam do udziału w tej akcji w tym roku. Niezależnie od tego, jakie będą możliwości udziału, jeżeli będziecie mogli robić coś w realu, róbcie. Jeżeli będzie możliwość tylko w ograniczonej skali, online, również bardzo gorąco do tego zachęcam. Wiemy, że macie już pewne doświadczenia. My ze swojej strony zapewniamy Wam wsparcie, będą webinary, będą materiały, będzie wiele różnych możliwości też uzyskania od nas pomocy, rad, wskazówek, w jaki sposób to zrobić tak, żeby było fajnie, tak, żeby o bibliotekach było głośno. Postarajmy się, żeby w bibliotekach był świetny klimat na czytanie. Tegoroczne hasło to klimat na czytanie. Klimat na czytanie, czyli wyjątkowy czas sprzyjający czytaniu, ale też klimat jako potrzeba zwrócenia uwagi na dobrostan planety, na ochronę zasobów ograniczonych, na wypożyczanie, dzielenie się, wymianę, a nie posiadanie, wymianę książek, wymianę idei, wymianę pomysłów, czemu sprzyja taka wyjątkowa, lokalna, bliska przestrzeń przyjazna, czyli biblioteka.